Witam serdecznie Rychiwą ponownie. Musiałam zrestartować, tutaj mieliśmy problemy z kartą, ale już jesteśmy. Dzień dobry. Malekin. W szatni było dwóch partnerów męskich. Dobra, lecę do przebieralni, a oni trzy przebieralnie dalej się zabawiali. Miałam takie, co tam się odpierdala, bo jeden z typów jęczał, jakby miał się zesrać. Okej. Okay. Co byście zrobili w takiej sytuacji, ludzie? Powiedzcie mi, jesteście sobie w mężczyźni głównie, bo... Jesteście sobie w przebieralni, na basenie, nie? I jest sytuacja, że... Albo na siłowni. Wchodzicie na siłownię, a tu ktoś jęczy, nie? Dołączyłbym! A kurde, kuzuri, no to odważnie, odważnie. Odważnie, odważnie. Pojebane trochę. Nie miałam takiej sytuacji nigdy, na szczęście. A, dobra, zmienimy sobie w ustawieniach. Że tak. I chciałam przewieźć sobie rzeczy, bo tutaj jakby od nowa, bo ja musiałam zrestartować grę. Mówiliście, żebym miała sobie co, ciężarówkę? Pokaż. No ale musiałabym mieć jeszcze do tego... To już wolę mojego ciągnika wypożyczyć, bo muszę te rzeczy przy sobie. Do ciągnika... Gdzie to jest? Masz traumę? No nie dziwię ci się, kurczę, nie? Znaczy, no wiesz, no kurde, no różnie ludzie reagują, nie? Niektórzy do siebie mieć bekę. No nie, ja na przykład, my mieliśmy jedyną taką sytuację właściwie z Dawidem. Nie, że byliśmy po tamtej stronie, żeby nie było. Specjalnie tak powiedziałam, żebyście gadali. Ale mieliśmy takie sytuacje raczej w mieszkaniu, nie? Że wiecie, na przykład jest, nie wiem, jest dzień, jest otwarte okno i na całe osiedle, kurde, baba jęczy, nie? Takie, ja pierdziele, nie? Tu dzieci biegają w ogóle, nie? No, to chora sytuacja, jeszcze w starym mieszkaniu. A raz mieliśmy, że ja siedzę sobie w pokoju przy kompie, przychodzi Dawid i mówi, ty... Bo tam się sąsiedzi ruchają, nie? Chodź, zobacz, chodź, usłyszysz zajętki, idę, nie? I faktycznie, kurde, nie? W kiblu słychać, jak po prostu po pionie leciało, ale tamto ja bym nie uważała, że to był zwykły seks. Tamto było coś więcej generalnie, nie? Bo pojęcia, co tam się działo. Tamto dosłownie dochodziło do zażynania. Mieliśmy, no. Też słyszałeś takie coś, widzisz, no... Jak chodziłem regularnie na basen, to mieliśmy tam szlaucha takiego węża w oplocie. Jakbym kogoś zdybał w przybieralni, to bym odkręcił zimną wodę i ostudził koleżków. A, kurde. Sąsiedzi się pewnie odwdzięczali, ale z czym się odwdzięczali, to nie myli, kurde, przez okno otwarte. Krzyki w dzień, no tak, w sumie racja. Krzyki w dzień, krzyki w nocy. Ale raz, to chyba jak na studiach byłam, to się... Jezu, ale ja byłam okropnym człowiekiem. A nie, znaczy nie, że okropnym, ale teraz tego nie zrobiła. Uczyłam się na sesję i tutaj za ścianą mi ktoś jęczał. Się wkurwiłam, zaczęłam walić w ścianę jak taka typowa stara baba, co wkurwia ją hałas. I tak się zachowałam. Słuchajcie, tak było. Teraz bym nic nie zrobiła, nie? No, nic co ludzkie nie jest mi obce, ale wtedy byłam wkurzona. I przystali? Ty, w sumie to... Potem nagle ucichło. Ale wiesz, ja wtedy byłam zawstydzona trochę. Tu wy się ruchacie? Pokaż, który jest z tej strony. No, ale no, bo ja za ścianą to było. Ja jeszcze napisałam... Była wkurwiającym. No, w sensie nie byłam wkurwiającym człowiekiem, ale że byłam... Wiecie, taka mniej, może nie, że mniej wyrozumiała, bo w sumie zawstydzały takie rzeczy, ale... ale też po prostu, no nie wiem, no jak przypał, teraz takie rzeczy czegoś nie zrobiła w ogóle, nie?
O, no i to się... No i właśnie o to chodziło. A, bo to się tak... Dobra, nieważne, bo to nie potrzebujemy aż tyle. Zazdrościłam, może zazdrościłam, no. No wiesz, ja wtedy miałam niemile 22 lata. To wiesz, no to dla mnie, kurde... Ja pamiętam, jak na tym spiłku siedziałam... Jak na tym spiłku siedziałam z tego, z... A właśnie jeszcze od Bunga. Siema, normalny. I pamiętam, że jak mówili słowo penis, to się wstydziłam, kurde, nie? No to wiecie, no. Powiem szczerze, że tak trochę... To się wstydziłam takich rzeczy. Proszę was. Ale pięknie zrobię, nie no. No, jest zimno, jak po prostu nie powiem co, bo mnie, dzisiaj wracałam od kosmetyczki i deszcz, i śnieg padał, nie? No naprawdę się wstydziłam, no nie wiem co was dziwi, no. Dziwne jak penis. Nie, no, dziwne byłoby, żebym się teraz wstydziła, mając 30 lat, kurde, trochę dziwne, nie? Nawet jeśli bym nie uprawiała seksu, to czego tu się wstydzić? Nie uważacie, że trochę to byłoby takie... No, dziwne? Na zasadzie takiej, ha, nie mów do mnie, no weź, przestań, no proszę cię, przestań. A no, ktoś powie, jak? A ja tak, no weź! No nie, no bez przesady. No bez przesady, no. Kurwa, jak ja jeżdżę. Nie zawiodłeś się, no widzisz? No to, oczywiście się z tym zgodzę, no ale wiesz, no... Wtedy się wstydziłam. Aha, bo muszę... Siema! Tiszka jest teraz pod nyra, nie mogę się przyzwyczaić, kurde. Bączki kręci widlakiem. No nie, no! Ale to co, to jest dziwne? A wy jak w gimnazjum siedzieliście i haha, podpaska, ale beka, okres, uhuu! Nyra. Naira! Naira. Co? No może was nie śmieszyło, ale moich kolegów akurat śmieszył ten temat, no co ci poradzę. Czekaj. O, teraz wyrównane, no. Kurde, tylko jak ja tam tą paletę zrzucę? No to wiesz, no zawsze byliśmy zacofani, no jakby taki temat tak się nie rozmawiał u nas na Podlasiu, no to słuchaj. A WDŻ lekcja, nie, no come on, Boże, te filmy i najgorsze jest to, że kurde... No nikt tego nie brał na poważnie, nie? Ja nie wiem, co musiałoby się stać, żeby ludzie to na poważnie brali. Tak, udało się zrobić pole ryżowe. O-o. Galerianki, serio? No, do, no właśnie, ale mówi się, że w sumie, wiesz, no jakby... No właśnie, dlaczego się śmieją? No bo coś jest nie tak z tematem dojrzewania i w ogóle z tłumaczeniem takich rzeczy. I teraz po prostu pytanie,
czy w takim razie powinniśmy, co powinniśmy zrobić w tym temacie, żeby inni się nie śmiali, nie? Kurde, nie jest to takie proste. No weź. Ej, nie, no grafika jest ładniejsza. Przepraszam bardzo, grafika jest ładniejsza za te 20 euro. Ładniejsza jest fizyka, jak się... co tam było, Koniks? Rozsiewa się coś ten? To ładniejsza jest. Azjatycka mapa jest. Ryż jest! Fizyka gleby, o właśnie. Z Amerykanami, dokładnie. Co tam jeszcze jest? Ogólnie... Aprilia na licencji, Skoda na licencji. Zaraz wam bączki porobię. Motorek i widok z trzeciej osoby za 20 euro. Kurde, czemu to jest takie zwrotne? Konkretno. Kurde, nie mogę ten. Nie no, kurwa! Pa, jaki bączek. Ciekawe, drugi też jest taki zwrotny, czy to ten taki jest fikuśny. Bo jak będę miała kupować, to ten kupię. Fizyka gleby! Gleby! Nie fizyka rzeczy. Fizyka rzeczy dodadzą za 5 lat... Pani włączyła stronę z filmikami porno, ale pani wstawiała mu uwagę i wezwała rodziców, bo on się więcej z tego nauczy. Praktyki. No, praktyki z WDŻ. Kto pierwszy zapłodni, ten dostaje szóstkę. To robi tryr tak. Kurwa macie, no i co ja mam zrobić teraz? Da się to sprzedać? Aż mi się kręci w głowie, nie? Jak tak jeżdżę. No dobra, to było zamierzone, jak coś widzę, to było zamierzone. Kombajny, tak, tak, kombajny srają. Tego się wczoraj nauczyliśmy. Mogą robić na rzadko kupę? Nie, 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 Władziu, tutaj musisz włożyć, nie? Na WDŻ, nie, no kurde, weźcie, dajcie spokój.
Ogólnie to są takie lalki i one... Nie wiem, jak ktoś może z nich na serio korzystać, ale może ktoś jest taki. No przez to, że one na obrazku, nie, wyglądają, że ola, sexy laska, nie? A tak naprawdę to jest tak chujowo zrobione, że to jest po prostu niesamowite. Że co z prezerwatywa ja porównywała do balonika. Tak jest, tak, dokładnie! Nie wiem, dlaczego one są takie zdziwione. Nie rozumiem tego. Każda z nich jest zdziwiona. Nie mogliby z jakąś uśmiechem zrobić? No bez kitu, nie? Wszystkie te seks lalki są zdziwione. Kościół przyrodzenia, no na pewno. To mi ten, to... to ja kiedyś, jak kolega do mnie zarywał, jak szłam do liceum, to mieliśmy się pocałować, ale speniałam. Ale pani pociążył jak balonik. Czy one, no mają być jak balonik, tylko trochę trwalsze niż balonik. Kurde, 200 IQ. Ale cholera jasna, nie mam teraz miejsca na inne rzeczy. No, ja też speniałam. Spoczko, smacznego. A potem zabują się w koleżance. I tyle było z miłości szkolnej. Co chcesz deownego w paczce? Jeszcze raz. Ej, za tę rączkę u góry. Czekaj, a da się tak? No złaś. A Bąkol cię pierwszy raz pocałował, czy ty Bąkola? Nie no, Dawidek mnie pierwszy pocałował. Naprawdę, to się tak podnosi? Cringe wspomnienia? Nie, bardzo mało pamiętam w sumie. Wiem, że tylko... A pamiętam tylko jedną rzecz, że nauczycielka powiedziała, że podpaski są dobre zimą, bo grzeją w dupkę. Że coś tym kurde jest, powiem wam. Z kawał plastiku pod w majtkach, nie? O kurde, ale be! Ale kozak! Udało się! To jeszcze drugie. Mam paczkę dla Bąkola. A czy to, ale nie wiem, jaką masz paczkę dla Bąkola, wiesz. Możesz mieć narkotyki, alkohol, sprzęt. Narkotyki. O kurde, nie wiem, że to się tak podnosi w ogóle. Ej, a jak zrobię tak? Tak, paczka z FedExu zaginiona. Czekajcie, bo muszę na chwilę tu wejść i... Złożyć przyczepę. O, właśnie. Nie wejdzie, ale... Nie, mam pomysł, patrzcie.
Ale to co? Nie mogę wyżej tego dać. Dobra, ja i tak muszę to podjechać tym. Do mnie ostatnio zarywała i nie przeczytam. No ja tam, wiesz, ja tam nie ten, ja tak to nie jem słodycze. Czemu zawsze Dawidowi jak coś wysyłają, to Patty to słodycze, no i... A co ja kurde jestem? Nie, dobra, nie mogę tak tego wieść. Kurzacz jestem jakoś? Nie wiem, chce się mnie odtuczyć, żeby Dawid mnie zostawił? Ja już wszystko wiem. Dobrze, to wypożyczę z wyższymi. Pam, param, pam, 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 pararararararara. Czekajcie, a jak mam ten? Drodzy mężczyźni, to, że kobieta się z wami zadaje, to nie znaczy, że chce z wami być, po prostu, ani że chce z wami skoczyć na chuja. Po prostu, no, może was lubi, no. Ale wiem, że może być to trochę, no... Wręcz zadziwiające. Dobrze, może być. Dziękuję. Jak to? No tak to, kurde. Tak to. No ja wam powiem, że ja się kumplowałam tylko z chłopakami głównie właśnie w moim ten. A no to jak się ktoś przykleja, no to wtedy powiedz, ej laska, odklej się. Opowiedz, ej sorry, mnie interesują tylko penisy. Może ci chciała pokazać, że cię lubi, no. On ci mówi, że jest z Tajlandii. Oh no. Hi. To jest jak ten żart. You know, before I met you, I was a Christian. On powiedział, it doesn't matter for me. Aha. A ta odpowiedziała, I'm glad, because I prefer to be Christina. Rozumiecie to? Rozumieliście, tak? Żart? Żeby mi nie było, mogę wytłumaczyć. Wow! Coś mam śmiać.
Dobra, już spoko. A to nie jest tak, że jak ja to rozładuję, że jak ja oddam, to się samo rozładuje. Kurwa mać. Miało być w drugą stronę. Otóż nie. Ej, wiecie co, w ogóle, bo ja powiedziałam tylko do osób, które były na live i u Dawida na live usłyszały. Słuchajcie, byłam dzisiaj u kosmetyczki, nie? I słuchajcie, pytam się, mówię tak, że miałam taką rozkminę, nie? Bo robiłam, goliła mi wąsik, w sensie depilowała. I ja mówię, że ciekawe, czy jeśli teraz tak dużo kobiet chodzi na depilację wąsika. Ej, czekaj, to jest tylko u mnie, czy miści na twój stream cały czas? Czy się jest dźwięk normalnie, ale co chwilę dosłownie na obrazie jest takie, ja nie wiem, czy to jest u mnie z internetu, czy widzowie macie normalnie cały czas? A, dobra, no to nie, no. No bo się bałem, że jest coś dobrze. No dobra, to ja muszę po prostu kompas zrestartować. Dobrze. No to gadaj. Słuchajcie, no i byłam sobie właśnie u kosmetyczki, ona mi tam depilowała ten wąsik i w pewnym momencie, jak już skończyła, to ja tak miałam taką rozkminę i mówię, że kurczę, ciekawe, że kobiety tak często chodzą depilować ten wąsik, nie? I ciekawe, czy ewolucyjnie kiedyś kobiety nie będą mieć wąsów. W sensie, wiecie, tu włosków po prostu nie będą mieć, nie? Ona tak na mnie spojrzała i tak mówi, no nie. A ja mówię, ale jak to, nie? Tak nie wiedziałam, o co jej chodzi. Ona mówi, no to zależy, w co kto wierzy, ale ja nie wierzę w ewolucję. Tak mi powiedziała. Ale co zmień hormony? Nie, no nie obrażajcie. Nie obrażajcie, nie odchodzi. Powiedziała, że nie wierzy w ewolucję i że to kwestia hormonów. Oczywiście to kwestia hormonów, ale... No, jest to zależne od hormonów, ale u każdej praktycznie kobiety są włoski. Chodzi o włoski. Takie niewidoczne nawet dla oka. Ja nie mówię o wąsach. To jest taki meszek jakby, to o to chodzi. Ja nie mówię o wąsach, tak to powiem. Bo to już jest... No to o czym mówisz? Bo nie wiem, o co ci chodzi, wizjer. No i się zdziwiłam w sumie. I zaczęliśmy mieć dyskusję na Discordzie, czy są jakieś przesłanki ku temu, żeby wątpić, że ewolucja istnieje, że ludzie tak gadają. W sensie, bo pierwszy raz się z takim czymś zdarzyłam, nie? Zdarzyłam, a wiecie... Musiałam znaleźć powód, ale nie znalazłam. No ale to nikt, ja go też nie jestem ekspertką, nie? Nie umniejszajmy osobom. Nie, ja... Jeszcze raz powtórzę, jeszcze raz powtórzę. Zastanawiałam się, czy jeśli kobiety teraz bardzo często chodzą do kosmetyczek co miesiąc depilować sobie ten meszek nad ustami, to czy w teorii
przyszłości, dalekiej przyszłości, ewolucyjnie kobiety nie będą miały tego meszka. Rozumiesz, meszku, bo ten, ojoj. Z prostego względu, bo po prostu no tak często był depilowany, no na tym działa ewolucja, nie? Że zanika coś, co jest, wiesz, nieużywane albo bardzo często usuwane. No to na przykład golenie tyłka u chłopa albo jajek, no nie? No i dlatego miałam rozkminę, czy ewolucyjnie może mieć na to wpływ, nie? A ona mówi, że nie wierzy w ewolucję i dlatego się, kurde, zdziwiłam, jak ona mi to powiedziała. Miałam się zapytać jej, co sądzi w takim razie o tym, czym jest kość ogonowa, ale właściwie nie chciałam wchodzić. Nie chciałam. Chcę mieć dobre relacje z moją kosmetyczką. Ale w sumie doszłam do pewnego wniosku. Mianowicie, jak ona powiedziała, że nie wierzy w ewolucję, no to ja przyjęłam to normalnie. Z takim szacunkiem, nie? Ale jak ja bym powiedziała, że wierzę w świętego Mikołaja, to ona by mnie wyśmiała. Co nie? Byłoby tak. Wydaje mi się, że nie. A przynajmniej nie z tego powodu, bo wątpię, że organizm rozróżnia... Jak nie rozróżnia takich rzeczy? No, Lefter. Jakby wyobraź sobie, że kiedyś byliśmy pokryci dużą ilością włosów, a ich mamy coraz mniej. No na tym polega ewolucja. No ja uważam, że akurat miałoby to wpływ, bo jednak jakby ewolucyjnie wszystko ma wpływ jakby. Nasze ciało się rozwija, nasz organizm jakby czuje wszystko, co mamy, nie? Z innych względów, ale Lefter, ale chodzi o to po prostu, że równie dobrze może być to też związane z mechanicznymi zmianami. Wiesz o tym, że jak będziesz cały czas miał długie włosy i zaczesywał je bardzo mocno do tyłu, to w pewnym momencie po ten, linia włosów ci się tutaj cofnie? Bo po prostu włosy tutaj będą osłabione, już nie odrosną na przykład, nie? Dlatego miałam rozkminę. To trochę tak jak z kciukami, nie z kciukami, czy z kciukami, czy z czymś, co była mowa, że to zaniknie, bo nie używamy tego tak często. Gdzie tu te są? Ale co ja dupię, o co ci chodzi, kurwa, wizjer? Ich pierdolę, a wy wiecie, kurwa, o długich włosach cokolwiek. Ale nie pamiętam, czy to chodziło o kciuki. No nie robię sobie jaj. Chodzi o to, że w momencie, na przykład jak zobaczysz sobie dzieci, dziewczynki, szczególnie na tych wszystkich pokazach, kurde, dla dzieci, nie? One mają tak bardzo, o tak o, mają związane włosy i te włosy dosłownie tutaj są tak bardzo często naciągane, że słabną i tutaj już nie odrastają, poważnie ci mówię. No, czuję te kobiety, którym naturalnie nie rośnie wąsik, musiałyby być częściej wybierane. Ale mówi się też o tym, no właśnie, ale Halibut, mówi się też o tym, że pewne rzeczy, których nie używamy teraz, one będą zanikać. Na przykład mamy kość ogonową, której no, co mamy, nic sobie nie używamy, nie? Z tego typu rzeczy to na przykład jeden z kilkunastu mięśni przedramion zanika, bo jest nieużywany i niektórzy już rodzą się bez niego obecnie. Bardzo prosty przykład z przyrody. Świnia domowa wywodzi się ewolucyjnie z dzika i na drodze ewolucji straciła większość szczeciny z powodu lepszych warunków życiowych. Żyje w ciepłym, zamkniętym chlewiku. A na przykład koty kiedyś koty nie miauczały. Zaczęły miauczeć, jak stknęły się z człowiekiem. Gdzie tutaj oddaję? No tak, bo coś nie jest używane, ale teraz pytanie, czy coś jest usuwane, jakby nadmiernie.
Widzicie? Zadziałało. Wy mówiliście, że nie zadziała. Ach, ta wasza mała wiara w człowieka. Lejan Kleosia to dziewczyna jak każda inna, tylko że za kolami. No bo w teorii, jeżeli coś jest powtarzane cały czas, jest to przekazywane z pokolenia, no może jakoś organizm to rejestruje, że te włoski po prostu są wyrywane. No nie wiem w sumie. Tak, dokładnie, zauważyły, że to im może. Szczególnie, że miauczenie jest na takim samym poziomie decybeli jak płacz dziecka, więc takie małe gówniarze. Gdzie ten futrzek mój? Miał! Chodź tu. Musisz pokazać, co to znaczy miałk. Ewolucyjny. Biedny kot z kibla go wyciągnęłam. Czy on wyszedł, poszedł za mną? Czekaj, bo Edwin coś fajnego napisał. Plot twist. Kobiety będą miały gęste brody i wąsy od ciągłego wygalania, a ze względu na pochylenie ludzie zaczną karłowacieć. Ale też jest podobno właśnie o tym mowa, że... No właśnie, dlatego też mówiłam o tym, że... Dlatego też mówiłam o tym, że dlaczego coś na przykład typu golenie mogłoby, bo tak samo jak ludzie są ciągle pochyleni, to niby też organizm nie powinien tego w jakiś sposób rejestrować, tak? Że jesteśmy pochyleni często, że mamy garba. A z jakiegoś względu mówi się, że przyszłe pokolenia, ale to już dalekie pokolenia, będą właśnie karłowate, w sensie będą, wiesz, bardziej pochylone. Dodatkowo ze względu na zmiany klimatu, huragany, pustynienie, będziemy kopać coraz głębiej i aby zapewnić sobie dostęp do wody. Finalnie skończymy jako rasa krasnoludów z brodatymi kobietami, a z domu wygoni nas smoki orkowie. No. Nie ma sens. Ej, ale... No właśnie o tym mówiłam właśnie. Czekajcie, gdzie my jesteśmy? Stać te pieprzone włosy. Tak, a potem, bo mi się nie podoba kobieta, co ma takie ciemne włoski na rękach. Nie podoba mi się, jak kobieta ma wąsika. Postawy mózg z tym nie walczy, bo wtedy mięśnie w komforcie, to po co walczyć z tym, co się jest na rzeczy z karłowaceniem. No właśnie, i pytanie teraz, czy tak samo mogło być z włosami? Bo wiesz, inaczej. Inaczej by było, gdyby... To co Lefter napisałeś właśnie, że to nie ma sensu, ale inaczej by było, gdybyśmy przycinały te włosy. To może organizm tego tak nie odczuje, nie? Tak jak z przycinaniem włosów swoich na głowie. Ale w momencie, jak je wyrywasz, to coś jest na rzeczy. Organizm to rejestruje jako coś niepotrzebnego. Rozumiesz? No nie powiecie mi, że nie ma to jakiegoś sensu, no. O tym mówię właśnie.
Ale no dobra, ocieplanie, ocieplanie, a ja cały czas nawiązuję do tej zmiany postawy, nie? Zmiany postawy, czy chociażby to, że pewne rzeczy mają wpływ na... Znaczy ogólnie, no widzisz, no... Bo ja jeszcze miałam jeden pomysł, ale zjeżdżam na dół, kurwa. To nie chodzi o przycinanie, ale o wyrywanie. Organizm rejestruje wyrywanie włosków, bo to boli. Więc uważam, że, organizm, może nie sam bezpośrednio na organizm, no ale jednak... Mi się wydaje, że wiele jest takich rzeczy, które mieliśmy kiedyś i po prostu zanikły, bo nie było potrzeby. No w teorii tak, z zębami to prawda, tylko... No właśnie, ale zęby mają trochę inną rolę, nie? Tylko, że też to nie... Tylko widzisz, ponury, zębów nie wyrywasz sobie co miesiąc. A kobiety chodzą co miesiąc do kosmetyczki, rozumiesz? Same sobie depilują, o to chodzi. Chodzi o częstotliwość bardziej, bo to wiadomo, no nie? No jak urwie komuś łapę, no to nic się jakby, no... No nie będzie miało to wpływ w przyszłości, ale mówię po prostu... Pikuś, ale nie wiem, o czym ty mówisz. Ty chyba się trochę napiłeś dzisiaj. Organizm może wyjść na przykład z założenia... Znaczy wtedy mógłby bez zębów, tylko że chyba to ważniejsze jest to, że może ma czym przeżywać, ale... Wyobraź sobie, że na przykład w przypadku włosów może wyjść z założenia, że w sumie po co ma się męczyć wyrywaniem, skoro może po prostu nie rosnąć. Nie wiem, taką rozkminę miałam po prostu. Czy taka... Właściwie pierdoła, nie? Bo to jest pierdoła, fuck. Próbuję zobaczyć, gdzie to, to się robiło. Kurwa, auto wpierdoliło, no nie wytrzymam. Znaczy ja nie mówię o czasie, nie? Że w tak krótkim czasie. Ja raczej myślę o długoterminowym, ale... Może być zbyt duża pierdoła w stosunku do tego, że... To może być w stosunku do czasu, bo jednak powiedzmy, że zakładając bardzo pozytywnie, że jeszcze przetrwamy kilkaset lat. Bardzo dobra jakość odzorowania. Mamy, a musimy zarobić pieniądze, słuchajcie. Mamy na razie, że zaróbmy, zaróbmy.
Czym ja teraz powinnam zebrać owiec właściwie? Nie owiec, tylko... Dwanaście. Zbieranie kamieni. Przetransportuj. Dawaj, kultywatorowanie. Przyjmij. No w sumie racja, no za krótki okres czasu, nie? Za krótki czas. Dobrze stanęłam, Boże. Ja mam to za... Z tyłu mam to zamontować. Chyba. Okej, okay. Muszę dowolny nawóz, tak? Muszę kupić nawóz. Kupię nawóz. Czekaj, czekaj. Co ja miałam zrobić w tym zadaniu? O kurwa, przygotuj pole pod zasiew. Dobra, nie było tematu. Czyli nie potrzebowałam tego, to nic. No, racja. Widzisz, baba nie dziamgała? No nie wiem, no. Musieliście wybrać. Albo dziamga wam baba nad duchem i możecie gadać z kolegą przy piwie, albo... Pole 41. O Jezu, ja tu patrzyłam, co za kurde kretyn. Oh my god. Dobra. Się. Sześć, numer sześć. Ej, właśnie, wczoraj mi powiedzieliście, że o, Patty, nie wiem, czy mogę spać w nocy. I mi tak fajnie życzyliście, że kurwa, faktycznie spać w nocy nie mogłam. Zapamiętam to sobie. Uuu, na czołówę! Nie, bo ja wczoraj energetyka wypływa, energetyki wypływa. Lucy Demon gadał.
Cześć, Kontermax, dzień dobry. A może cupka by jakiegoś byście dali, a nie tak sobie siedzicie? Mam tylko 50 cubów. Wiecie, co to znaczy? Że nie mam na jedzenie. Dawid mi musi gotować. Co to ma być? Patrzcie, jak pięknie, to jeszcze w burze. No nie, git, no, bo to wiesz, tak... To się wydaje, bo to będzie się coś chciał jeszcze dodatkowo. No, mam 50 subów. No, ja mam mało. Patrzcie, względem Dawida mam bardzo mało. Ja mam 50 subów, a Dawid ma 800. Meanwhile, stary wyciąga mrożone pierogi od grzyba. No, mam 51, przepraszam, jeśli badam. No, ja mam bardzo mało subów ogólnie. Dlatego będzie mi bardzo miło, jak zasubujecie. Ja mam 0, co? Ale masz pracę. O, ja nie mam! No, u Dawida wzrosły suby, u mnie spadły strasznie. Ale ja nie pamiętam, bo jakieś miałam powyżej 100, ale mi się wydaje, że miałam dużo rozdanych subów. I znowu to samo. Tak mi się wydaje? W sumie zawsze miałam tyle, tylko że miałam rozdanych. A nie wiem, tak o sobie, żebyś mógł zadać pytanie. Kurde, z tym modem, co pokazywał na mapie, to było git. Bo wtedy było wiadomo, czy czegoś się nie pominęło. Było pytanie, czy było już bingo. Nie będzie bingo, ani nie będzie jogi. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że uzbierałam połowę celu z Hero Warsów, a nie cały cel, ponieważ jakaś osoba narobiła, czy dwie osoby narobiły 60 kont. Więc dostałam zapłatę za połowę. Mam GPS, super. GPS. Tak. Mam GPS, no. Ale w sumie dlaczego my mówimy GPS, a nie GPS? Co to za jakieś amerykańszczenie, kurde? Za angielszczenie? Czemu nie mówimy GPS? Ej, masz GPS-a! Ale co szkodziło? No, oni sprawdzali, mieli jakiś system, w którym sprawdzali. Wcześniej nie sprawdzali, teraz nagle sprawdzili. I najgorsze, że nawet jeśli się nie zgodziłam z nimi, no bo tak naprawdę były też osoby, które po prostu z tego samego IP zrobiły, no to... To ich to nie obchodziło, także mnie wyruchali trochę. Ja powiem, że więcej Hero Warsów nie będzie w takiej formie. No bo gdyby jeszcze zrobili system, że mi pokazuje na bieżąco, że na przykład nie zalicza, nie? No właśnie, skoro mamy Wi-Fi, a nie Wi-Fi, to powinniśmy...
mieć GPS-a. Fajnie jest, dokładnie. Bejdoglu, co? O czym ty mówisz, Aetry? Ty, ale mi niedobrze się, ale mnie zasłodziło po tych naleśnikach. Stary chciał mnie zaszkodzić. Ale Pepsi nie jest aż takie słodkie, nie? Chociaż jest w tym jakaś tutka prawdy, to co napisałaś. Ciekawe, jak długofalowo będzie miało wpływ na nas to, że jesteśmy tak bardzo wiecie, tu fale radiowe, tu Wi-Fi, tu no. Tutaj, Boże. Jak to się nazywa? Chyba nie mogę się wysłowić, łeb nie napierdziela. Niedawno w telefonach do ten. Nie LTE, tylko te. Pomóżcie, please. 5G! Dokładnie o to mi chodziło. Tak, Aetryl, chodziło mi o emitery pól elektromagnetycznych. Dosłownie, kurwa, o to mi chodziło. Musisz, czy mogłabyś? Aha. Muszę zrobić Dawidowi fotkę. Ponieważ, jeśli nie zrobię, to coś się stanie. To coś się stanie. Pytanie, czy chcesz się dowiedzieć, co się stanie? Chcę. Wszystko jedno. Wiesz, jaki jest najstraszniejszy człowiek? Ten, który się niczego nie boi. Nie ma nic do stracenia. Ja nie mam nic do stracenia. A ile płacisz? Bo ja w końcu w pracy jestem. Zbieram zlecenia. Nie jesteś w pracy. No to też w takim razie nie jesteś.
Może zrobisz jakiś fajny konkursik, żeby subiki wzrosły? Będzie, słuchajcie, za miesiąc, 20 grudnia, stream 24-godzinny z nagrodami co godzinę. To będzie stream urodzinowy i będzie można wygrać, może, jeżeli uda się, to będę miała partnera technologicznego, będą może jakieś kodziki na G2A, kubki. Bo kwestia jest po prostu taka, że wiesz, trzeba mieć partnera też technologicznego najlepiej, nie? Dawid dawno nie robi konkursów na masuby, co to ma być? Powiedz mi, Dawid, jak to jest, że nie robisz konkursów? Szykują się kolejne. Ale co się szykuje kolejne? Jakieś konkursy. Jakie? No bo ja chcę... Napisz do tego. Tam było... Nie, ja mam przecież te coś z Corsera, jeszcze jakiś pies, to przejdzie współpracę, mam pies cały czas. Okej. Okej, skoro tak. Pisz do Esperanzy i będziemy rozdawać miksery i wagi kuchenne. Kurde, no było, było swojego stanu. W końcu nie dotarł ten mikser. Do mnie. Był. To był 24-godzinny stream i na pierwsze miejsce osoba miała dostać jakąś tam nagrodę. I mikser Esperanzy. Nie, przepraszam. To było nie, że za pierwsze miejsce. Tylko za po prostu, za którąś nagrodę miała być. Miała być tam, nie? Nie wiem czemu Esperanza, akurat jakiś taki po prostu był inside joke po prostu. No, to był 24-godzinny stream, no. Tak, taki inside joke z Jankiem, no. Miała rejtaki? Jaka Esperanza miała rejtaki? Co? Czekaj. Nie pamiętam. No, dlatego jak... No dlatego jak ktoś mi mówi, że o, jeździ na wycieczki, będziesz miała fajne wspomnienia. A, RTX on i wykrzyknik Euro RTV AGD. A masz te hashtagi wszystkie, co tak, trzeba? Tak, jakbyś mógł, Kunix, ustaw RTX on. Masz. No nie, bo napisali mi, że oprócz DLSS-a powinnam dać jeszcze RTX. Kurde. O Boże. No jak nie świeci? Aha, dobra, to weź ten. Shit. Masz coś tam do odpięcia ewentualnie? Bo jak nie, to trzeba kabel po prostu stąd pociągnąć.
Tak. Kurde. Wszystko dlatego, że Dawid mnie zagadał. Miałam wypadek, Dawid, przez ciebie. Wiesz? Kotek. Miałam przez ciebie wypadek. Nie, ale wjechałam na kamień. Nie, to weź może bez DLSS-a po prostu, tylko sam RTX-on. Niby mam wykrzyknik Euro RTV AGD, ale, ty, Dawid, masz wykrzyknik Euro czy Euro RTV AGD? Mam Euro. No to w Euro. A dobra, to jednak dwa hashtagi. Panie, jak jesteś taki mądry w tym, jak się zarabia, no nie, to powiedz mi, co zrobić, żeby było więcej subów. Śmigło? A czym? Dawidek. Dawid, wiesz co... Ale nie krzycz na mnie! Ale kochanie, ja do ciebie tak nie warczę, jak mi przeszkadzasz. Nie, nie widziałam, no po prostu mówiłeś coś, odpowiadałeś mi, tylko no. Czemu taki niemiły do mnie jesteś? Masz coś takiego, że potrafisz być niemiły strasznie. Tylko ja jestem taka cierpliwa, jak ktoś ten, jak ktoś mi przeszkadza? Platformę na OnlyFansie? Nie. To nie mój klimat. Kurde, ale zasypiam. Boże. Czytam przez Szekspira i w ogóle. Pierwszy krok każdego rolnika. Lol. O, czekaj, to ja nagram fajne ujęcie z tej strony.
To po co mnie wyrywasz w ogóle, żebym ci foty robiła? Skurde, jak z dzieckiem. Tak źle, tak niedobrze. Nie, nie pokażę dupy. Dobra. Jezus Maria, ile tego trzeba robić? O ile spokojniej by było, jakby w procesie ewolucji człowiek wytworzył tylko umiejętność czytania i pisania, no... żebyś wiedział. Zaorać picie pole? No chętnie, właśnie kogoś bym przyjęła do roboty. Bardzo krzywo to ściągam, przez co dużo tracę, nie? I potem... Ja się nie denerwuję w grze, tylko się denerwuję na Dawida, bo on mnie wkurza. Prosi mnie o pomoc, po czym się wkurza, że nie wiem, że mam mu nie pomagać. Łooo, czołówka! Przywaliłam mu. Kupując produkty rolne w sklepie, no. Wiesz, no ludzie nie doceniają, nie? Ile pracy trzeba włożyć, żeby takie produkty otrzymać. Wyglądał jak helikopter, który mi świeci teraz. O czym wy tam gadacie? Niestety nie jestem w stanie włączyć się, bo nie mam pojęcia, o czym wy gadacie. Ale kiedy serwer postawisz w tym? Nie wiem. Aha. Myślałam, że wiesz, że kiedy stawiasz. Pomyślałam, że z widzami będziemy grać. Kiedy kupuję motorek? W teorii mogę kupić w ogóle motorek, bo nie jest to trudne. Nie, nie jest drogi. Fajnie, jakby na przykład na jednym serwerze były trzy mapy, na których można się transportować i tam stamtąd na przykład się wymieniać różnymi dobrami. Znaczy no, ale wiesz, to są ludzie tacy...
kurde, no wiesz, jakby nie znasz szczegółów tego, jak się pewne rzeczy uprawia dokładnie, jakie sprzęty, ale nie wiem, kto musiał być, dzieci albo jakieś osoby z upośledzeniem, no bo raczej logiczne, że jak kupujesz mleko, to ono zostało wytworzone z czegoś, nie? No jak... To już naprawdę osoby, które, nie wiem, żyją pod kamieniem, chyba mogły sobie tak wyobrazić. Zdrowie. Ale zasypiam. Co? Boże, jak to się wolno robi. Samemu jeszcze dodatkowo. Wyobraźcie się sobie, jest jeszcze tak 30 stopni. Nie, może nie 30. Ale jest tak dużo stopni. 67. Kurde, na razie póki co to my tracimy. Trochę stopni jest, no dobra, przesadziłam w październik. Ale wyobraź sobie w grze, kurwa, siedzisz w takim ciągniku, ty deklu, a nie. I że jedziesz sobie w takim ciągniku, jest gorąco i w ogóle, i masakra. Przecież. Tak. No jechałam. Ty jechałeś? Dawid? Jechałeś? U kogo niby jechałeś? No kurwa, jak masz nowy ciągnik, a nie jak stary ciągnik. O, robota wykonana. Teraz muszę pojechać. Ale to mnie boli, że to nie zostało dokończone. Serio jechałeś, czy teraz mnie oszukujesz? Dawid. Dobra, nie będę z tobą gadać. Nie wierzę mu. U kogo niby jechałeś? Bo Dawid jest mieszczuchem, no. To skąd może wiedzieć, jaki jest ten? No mówimy o nowych, wiadomo. No i bardzo dobrze, że są lepiej wyposażone, bo na tym to polega. Ale to nie każdy ma takie nowe ciągniki. Nie, to ja jeździłam za dziecka gdzieś tam, nie? Nie miałam okazji jeździć tak chyba traktorem, jak dobrze pamiętam. Później, bo my też nie mieliśmy za bardzo okazji, bo u nas nie było już pola.
W sensie my już nie obrabialiśmy pola, nie mieliśmy traktora, ale jeździłam na przykład taką jakby, nie że dorożką, tylko takim, co konie tak ciągną, jak to się nazywa, kurde. Się skupić nie mogę, ja pierdzielę. Na tym się woziło na przykład Belę. Nie no, ja usypiam, naprawdę usypiam. Więc tu misję chociaż zakończyć. Oj, ciężko będzie. A bo ja muzyki w ogóle nie puściłam, lol. To mi nikt powiedział. Kupiłabym Energola, ale nie mogę. Bo nie będę mogła spać w nocy. Już wiadomo, no niebo pobudzające. Co ty robisz tak? O kurde, patrzcie, kałuże na ulicy. No mówiłam o tym, Lucy Demon, że ty kurde musiałeś wczoraj wywołać. Bo autentycznie, nie? Po tym jak gadałeś. Dosłownie nie mogłam zasnąć, nie? A to aż tak nie miałam, nie? No, to jest The Phantom of the Opera, tak. Ej, ale wam powiem, że te nowe AirPodsy, jak sobie użyłam, to jest taki kurwa komfort, jest taka różnica pomiędzy moimi starymi, moje zepsute musiały być, albo nie wiem, ale mnie totalnie inaczej słychać, podobno, ja w ogóle inaczej słyszę, dźwięk muzyki jest w ogóle, no masakra, no jest sztos, nie? No kozak, fest. Bo ja na przykład mam moje stare AirPodsy, które były już zepsute i jeszcze mam takie, które mi działają i się trzymają, mają z 10 lat. Nie, za dużo to pole, żeby tak. Bo ja miałam...
Jak one się nazywały? Candle... Nie. O kurde! Nie to? Skull Candy. A! A nie. O maj. Czemu ja to odczepiłam jakimś cudem? Tak, no, pro dwójki. Nie, no naprawdę, kozak. Nie wiem, moje jedynki musiały być zepsute. Nie mam pojęcia. Albo się zepsuć po prostu w trakcie, albo nie mam pojęcia, nie wiem. Ale naprawdę jest kozak. Once upon a time. Ej, stój, stój, stój! Mi się pracownik SI włączył. No jest różnica, bo mam te... Skull Candy słuchawki. One... Dawid je kiedyś dostał dawno, dawno temu. Ja je odziedziczyłam od niego, w sensie mi je po prostu dał. Ja w nich sobie... długo siedziałam, no, 10 lat te słuchawki już mają, no to jak my jesteśmy w związku, to tak mniej więcej tyle. I ostatnio właśnie już wcześniej, nie, jak sobie szukałam słuchawek nausznych, to już wszystkie mają takie, wiecie, wyciszenie, wszystko, same najlepsze rzeczy, masakra. Mi się podobają te, mi się podobają ze słuchawek, mi się podobają, jak one się nazywają? Jak to się nazywa? Jak się nazywają te słuchawki, co ja mówiłam o nich? Pamiętacie? Discord, pamiętacie może? Ja sobie ostatnio kupiłam Yotbile Tour Pro 3, jak dla mnie są same lepsze Tour Podsów, zarówno pod względem jakości dźwięku, jak i wygłuszania tłuczenia, więc co ty mówisz, tak? Ale wiesz, no, mi najbardziej pasuje to, że ja to łączę z moim telefonem, wiesz? I ja mam dodatkowe opcje w tym telefonie, których normalnie byś nie miał. I nie wiem, czy ty też masz iPhone'a, bo wtedy możemy gadać, nie? Bo jak na przykład ktoś kupi z zewnątrz AirPodsy, no to nie wiem, czy on będzie miał takie opcje jak Sensą. No właśnie. A ja mam normalnie te opcje, wiesz, wykrywania rozmów, wycisza mi się w momencie, jak z kimś rozmawiam, albo mogę sobie w ogóle wyciszyć, jest wiele takich opcji. Bang & Olufsen, tak, Bang & Olufsen. Coś tam 95. To były najfajniejsze pod kątem dźwięku, ale jest jeden minus z tych słuchawek. I ja nie jestem w stanie jakby doprecyzować, czy one tak będą miały, czy da się to zmienić. Mianowicie mają taką jakość dźwięku, jaką bym chciała, ale bardzo syczą. Ja się aż nie mogę słuchać piosenek, bo mnie jest aż po prostu za bardzo mi syczy. I wiem, że oni mają wbudowaną apkę i można w tej apce zmieniać takie rzeczy, ale nie wiem na ile. I to jest najgorsze, bo nie jesteś w stanie sprawdzić bez skupienia, bo musisz zarejestrować produkt i mnie to wkurza. Musiałabym mieć kogoś, kto te słuchawki ma, żeby móc się upewnić w ogóle, nie? Za to AirPods Max, bardzo fajnie wykonane, w kawał sprzętu w rękach, jakość dźwięku też fajna, przynajmniej dla mnie, w sensie, bo ja też każdy ma inne odczucia co do dźwięku. Mniej syczą, to jest plus, ale jest delikatny minus, naprawdę delikatny minus, słuchajcie. Słuchawki, mikrofon jest tak chujowy, że to naprawdę, że aż mi się słabo zrobiło, jak ja testowałam. On był gorszy niż moje w moich AirPodsach, nie? Ja nie rozumiem, jak słuchawki za 3000, teraz już za 2. Bo staniały w końcu.
Mogą mieć tak słaby, ta słabą jakość mikrofonu. Nie czaję tego w ogóle, byłam w szoku. Co case'a bez potrzeby wyciągu... O, fajnie! To naprawdę fajne, no. Ogólnie byłam właśnie sobie, o już jakiś czas temu w iSpocie. Byłam akurat w Silesii, mówię, a kurde, dzisiaj jest ten dzień, nie? Chyba kot się zesrał. O nie, kot się zesrał. Mówię, dzisiaj jest ten dzień, idę przetestować sobie słuchawki i mikrofon, nie? I z każdymi się łączyłam i dzwoniłam, wchodziłam na Discorda i gadałam z chłopakami i oni oceniali, czy był lepszy dźwięk, czy gorszy. Kurwa, nie mogę, dociągam się tym zapachem. Najgorsze było to, że w tym wszystkim... Okej, można było ocenić, jak sobie radzi w warunkach zewnętrznych, gdzie chodzili ludzie, gadali, ale na przykład inaczej brzmią słuchawki, kiedy jesteś w domu, a inaczej brzmią słuchawki, kiedy jesteś na zewnątrz. Na przykład... No chyba nie wytrzymam, czekajcie. Możeś kurwa bombę walnął, kocie. Możeś taką bombę walnął. Jebie na całe mieszkanie. Ty mały obsrańcu, ty! Obsraniec, boż. Nie, w tej sytuacji rodziłam, że to ten dzień, w którym kot się zesra. No masakra, no. Jestem bardzo... Oj, zajebiste! Ty, fajowe. Tylko jest jeden minus w nich, już widzę. Dla mnie, w sensie. One są bardzo duże, a mają małą końcówkę. W sensie, wiadomo, można je dopasować, ale w sensie one nie są takie, że można je złapać, tak. To one są trochę jak... one są trochę... jak te z Samsunga. Bo na przykład moje są takie... One są dłuższe, widzisz? I... Bo one mi wypadają ogólnie. Ja mam problem z tym, że mi takie słuchawki w ogóle wypadają z ucha, ale te z AirPodsy to się jeszcze trzymają.
Gdzie w ogóle? Ktoś się starego zapytał na streamie u niego. Kto wymienia kuwetę? Ja czy Dawid? I Dawid powiedział, że dzisiaj on wymienił, ale ogólnie to zamiennie, nie? W zależności po prostu, kto pierwszy zobaczy, czy kot coś zrobił, czy nie. A gościu, aha, czyli ja wczoraj, ja dziś, ja wczoraj, ja przedwczoraj, nie? Na zasadzie ja nic nie robię w domu. No normalnie nie wiem, skąd ci ludzie się urwali i czemu takie rzeczy piszą u Dawida. Wytłumaczcie mi to, bo ja tego nie rozumiem. Ja mam takie, ja pierdolę, w ogóle już mam takie... I to jest tak, że co jakiś temat, nie, związany z dom rodzinnymi, to jest nawiązanie do mnie. Dawid robił grzyby, nie? Po czym typ mówi, o, a Patrycja jak zwykle ci nie pomaga. No kurwa, po chuj mam mu pomagać, jak on sobie wymyślił te grzyby i powiedział, że sam je zrobi. Przecież on sam jeszcze, wiecie, poszedł, robił te grzyby, nie? Wstał se rano, poszedł. Może jeszcze mam z nim na grzyby, kurwa, iść. Żeby biedny się nie przemęczał. No nie wiem, no jakby on nie umie sam, nie może sam czegoś zrobić w życiu, ja muszę przy nim być? To może jak ja też powinnam w drugą stronę powiedzieć. Jak ja czyszczę kibel, to powinien ze mną stać, nade mną i se gadać. A widzisz, to fajnie ponury w takim razie. Ja mam nie tyle niezgrabne palce, co po prostu mam problemy z uszami, wiesz? Nie wiem, no nie mam pojęcia, ale strasznie mnie nie lubią niektórzy ludzie tam. I dzisiaj było pytanie do mnie na Discordzie. Czy to jest tak, że większość ludzi u Dawida mnie nie lubi, tylko już nic nie pisze? Czy to jest tak, że już jest mniejszość tych ludzi? I nie wiem w sumie. No, generalnie ta kuchnia jest malutka, to prawda akurat. Tylko to są ludzie, którzy nie potrafią ci tego powiedzieć wprost, tylko będą pierdolić u Dawida, tak trochę niby pomiędzy wierszami, nie? To jest w ogóle ciekawe, że mają jakiś problem do mnie, nie wiem. Traktują chyba Dawida jak swojego chłopaka i mają problem, że ma dziewczynę, nie? To jest coś w tym stylu. Nie czaję tego. Jestem intruzem. Bo tak, że jako kolega, wiadomo, najbliższym rokiem jest dziewczyna. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Ale to jest tak, że to są ludzie, którzy albo mają konto ewidentnie podejrzane, że dostali bana wcześniej. Albo to są ludzie, którzy... Nie wiem, no mają jakiś problem, nie? Ale z tym problemem nie umieją sobie poradzić. Bo zamiast po prostu olać temat w ogóle i nie pisać, nie? Chcą ci Dawidka ukraść? Nie, wątpię. Nie ma bab, które się kręcą wokół Dawidka. Bo Dawid nie wychodzi z domu, a na czacie są sami faceci, chyba. Właśnie problem jest taki, że niekoniecznie. Bo jak są jeszcze dzieciaki, to tam wiesz, dzieciaki ci powie skibidi, skibidi, ale z ciebie, i będą ten gadają tam takie pierdolety. Ale są to dorośli ludzie, nie? Przystojni chłopacy, no. Teraz była sytuacja, że się jakoś popstrykaliście i na ciebie siedli na czacie, a jak stary im powiedział, by się uspokoił, to ktoś napisał, ale my ciebie bronimy, więc o co się wkurzasz? No. Ale z ciebie sus, nie? I piszą do mnie, nie, no nie, ale no są tacy dziwni ludzie. Tylko różnica jest taka, że gdybym ja teraz poszła do Dawida na streamie i go o coś poprosiła, zrobiłby mi zdjęcie,
ja bym się wkurzyła, albo coś do niego odezwała się niefajnie, to ludzie by pisali, że jestem niewdzięczna, że jestem beznadziejna i ogólnie by mnie zjechali od dołu do góry. Ale kiedy Dawid prosi mnie o coś tutaj, żebym zrobiła, po czym jak ja mu coś próbuję zrobić, to on się wkurza i mi mówi, a daj mi spokój, sam chcę to zrobić, to nic nie jest u mnie pisane, bo u mnie jest pełna kulturka. Właśnie to jest ta różnica i to jest tak w chuj niesprawiedliwe, że to jest niesamowite, nie? Jak tu się nie wkurwiać, nie? Że człowiek po prostu jest traktowany niesprawiedliwie. Ty już prawie... No nie, połowy pola nie zrobiliśmy w sumie jeszcze. Ale mam problemy? Znaczy problemy, no na przykład jak ja powiedziałam o tych rzeczach terapeutce ogólnie, to ona powiedziała, jak ja sobie z nimi radzę. Zdziwiła się, bo to jest bardzo duży problem stresowy, nie? Dla ciebie to nie są może problemy, dla mnie to jest problem, nie? Tak, to jest szlachta, ta. Nie wiem, no jeżeli rozmawiamy o hejcie związanym z streamem mojego partnera, którego kocham, no to wiesz, i to, że siadało mi to na psychę bardzo mocno przez ostatnie 6 lat, no to... To jest problem. No, tylko, że to jest głębszy temat, wiesz, Łukasz, to nie jest temat związany tylko z tym, żeby nie reagować. Bo ja nie reaguję już od lat praktycznie, nie? Co najwyżej czasami wspomnę na streamie o siebie, ale ja nie reaguję już tak. A to pytaj się Dawidka, nie mnie. Jeżeli ktoś wam mówi jakieś swoje rzeczy, które ich bolą, to najgorszą rzeczą, jaką możecie powiedzieć komuś, ale masz problemy. To nie nadaje ci się na bycie w związku chyba. Bo trzeba wysłać drugą stronę. Nie, nie reaguję aż tak. Jakby to chyba wy nie pamiętacie, co było kiedyś. A co cię to obchodzi, kto tu coś napisze? No obchodzi mnie, bo mam po prostu... Kurde, no jestem wrażliwa. Po prostu. Nie mam do tego może psychy mocnej. No nie. No właśnie nie, na Aldrej. Kurwa, wiesz jaki postęp poczyniłam przez te wiele lat? Ja praktycznie z ludźmi w pyskówkę nie wchodzę. Ja nawet na czat nie wchodzę. Czasami odpiszę, bo mi już mówię, ja pierdolę, co za zjeb, coś piszę, głupoty. Ale to ludzie głównie nakręcają problem, nie ja. Rozumiesz? Ja wezmę udział, oni nakręcają problem, a potem nagle mówią, o, Paty jak zwykle dymy robi, no. No nie umówcie, że tego nie widzicie, nie? To też nie jest proste w moim wykonaniu, żebym totalnie nie reagowała albo się nie przejmowała. Jakby wiem, że nie jesteście w moim, jakby w mojej głowie, ale trochę zrozumienia, że to jest kurwa ciężkie, nie? Jakby nie było, to się zgodzę, kiedyś były walki srogie. No. Ale wiesz co, ja nie wchodzę w dyskusję ze wszystkimi. Ja w ogóle to nie wchodzę w dyskusję. A oni tak piszą, nie? A druga sprawa jest taka, że była pewna grupa, która mnie hejtowała tak bardzo mocno. I co? I dopóki się ich nie zbanowało, to nic to nie dawało. Nawet nie musiałam reagować, rozumiesz? Ładnie to wygląda u ciebie, ten farmium. A co robisz? Jaki jest twój cel? No właśnie chcę trochę zarobić hajsu. A ja ci dałem wyzwanie, że musisz kurczaczki mieć. A, zapomniałam o nim. To proszę kupić kurnik i kurczaczki. Mhm. Ty sama jest kilku? No. Podesłałem do akceptu, więc pewnie wiesz, musiał czekać jeden, dwa dni. Jakieś ewentualne zmiany. Dude powiedział, żeby kazać, że widzowie nalegają, żebyś się ogarnął, bo dalej jesteś moim partnerem, a nie czymś więcej. Nie wiem, o co im chodzi. Skarpetkę musiałem poprawić. Patrycjo, czy zechcesz wyjść z pokoju? Ale my jesteśmy w salonie, nie w pokoju. Właściwie to jest salon z kuchnią połączony i z korytarzem. Oh no.
A ty, kochanie, zechcesz wyjść, wynieść śmieci? Ale jak ja cię mam unieść? Musisz jakoś spróbować. No. To już nie chodzi o to. Tu chodzi o to, że ja naprawdę, kurwa, nic nie robię złego na streamach Dawida. Ja się po prostu pojawię i oczywiście nie ma już tego, co kiedyś było. Ale to jest coś w stylu... To jest coś w stylu, że człowiek przyjdzie, doprowadzi cię do nerwów, a potem ci jeszcze udowodni, że jesteś zdenerwowany. Czyli wiecie, sam sobie udowodni, nie? Co? Ludzie popieprzeni, co są w stanie zapamiętać, że 8 lat temu powiedziałaś, że na przykład coś zrobisz na live, ale tego nie zrobiłaś. O co chodzi? I on to będzie pamiętał, że jakby u niego w głowie ty jesteś największą oszustką na świecie. No. I to on jedyny tylko zna tę prawdę i musi teraz cię dohejtować, żeby się wszyscy dowiedzieli, że ty jesteś oszustką, bo kiedyś na przykład obiecałaś, że słuchajcie, jak coś się stanie, dostanę suby, to na przykład zrobię stream z Just Dance'a. I na przykład dostałaś suby, ale nie zrobiłaś tego. Wiesz co, bo nawiązałam, wiesz do czego? Że na czacie Dawid, ciebie ktoś pytał, nie? Typ, który ma ewidentnie do mnie ciągle problem, kto sprząta kuwetę. No i ty powiedziałeś, że dzisiaj akurat ty, ale że wymieniamy się, nie? A on powiedział, no dzisiaj ja, wczoraj ja, przedwczoraj ja. Wiesz, takie jest podkreślenie, że ja nie robię nic, nie? Ale to już są takie na siłę. No właśnie, no takie... No i właśnie się zastanawiam po prostu, co ci ludzie w głowie mają, że tak kurwa czepiają bez powodu. Ale no, ja mam za delikatną, według w sumie terapeutki, czy według jej, właściwie to tak podczas terapii po prostu doszliśmy do wniosku, że no, są pewne rzeczy, których nie da się zmienić w psychice człowieka, czyli po prostu przejmujesz się, no i będziesz się przejmować, mniej czy bardziej, ale nawet możesz nie być świadomy, że właściwie wydaje ci się, że się nie przejmujesz, ale gdzieś w środku cię to ruszyło i potem ma na ciebie na przykład wpływ jakiś, nie? Jest coś takiego. Ale nie, ponury, nie, bo to jest taki inside joke, bo kiedyś taki jeden z widzów, co też mnie prześladuje, napisał, jak Dawid sprzątał śmieci, to napisał, że no, ale to powinieneś najpierw wynieść największego śmiecia z twojego domu, nie? Patrycję. I potem, i od tamtej pory jakoś tak kurwa gadam, że jak Dawid mówi, idę wynieść śmieci, to ja mówię do niego, a to mnie też wynieś. I to z tego się wzięło. Ale wiem, że ludzie mogą tego nie zrozumieć. To z tego jest. No, rozumiem, rozumiem. ...28%, no ile jeszcze, Boże Święty! Ale swoją drogą, to ja jestem świadoma tego, że widzowie to by najchętniej chcieli, żeby jakaś inna baba się zakręciła wokół Dawida i żeby mnie zostawił, no. Nie pierwszy raz zresztą różni ludzie gadają różnie. I co ja mogę z tym zrobić, no? Wyobraź sobie teraz, że jestem osobą, która mało wierzy w siebie, chociaż jest już trochę lepiej niż było kiedyś, nie? No siada to na psychę, przesiadało. Teraz może mniej. No też jakby pamiętajcie jedną rzecz, bo to jest taka rada ode mnie dla was. Jeżeli mówicie mi na przykład, i to nie dotyczy mnie, tylko ogólnie osób, jakąś sytuację będziecie mieć, że ktoś wam mówi, że czegoś nie robi, a wy dalej będziecie mówić, że robi, nadal to robisz i w tym samym stopniu, mimo że ta osoba poczyniła bardzo duże
postępy, no to to jest krzywdzące, bo ta osoba, bo to nie jest tak jak, to jest tak jak, kurde, z rzuceniem nałogu, nie? Albo jakichś innych rzeczy. Ciężko, nie? To są po prostu rzeczy, które, nad którymi się pracuje latami. Szczególnie jak się ma jeszcze zrytą psychę przez to, nie? No to wiadomo, no. Ale gdzieś tam człowiek zawsze walczył o to, żeby być zaakceptowany. Ta, z Kasią. Se kurwa tą Kasię wymyśliliście, ja pierdzielę. Z głupiego tekstu wymyśliliście tą Kasię. Kurwa, przyszedł gościu i mówi, o, cześć Kasia, a ja mówię, ale ja nie jestem ta Kasia, kto to Kasia? No i się zaczęło, nie? Kurwa, i to z takiego błahego powodu nagle czat mówi, kurwa Kasia, nie? Ja pierdolę! Kurde, akurat mam z Kasią jakoś strasznie mnie śmieszy. A Dawid w pewnym momencie już był wkurwiony, nie? Już mnie nawet bawiło to. I najlepsze było to, że Dawida już to wkurwiało, nie? Ten temat z Kasią. Kurwa, jakąś Kasię wymyślili. No ale ja się tylko zapytałam, mówię, nie jestem Kasia, jestem Patrycja, nie? Ale patrzcie, że kurwa, tak jak czat w wielu kwestiach jest niezgodny, nie? To tutaj kurwa, wszyscy jak jeden ten, nie? Po prostu wszyscy pociągnęli temat. Czekaj. Dobra, możemy tak jeść. Z Kasią. Kasia ci się upiecze. No, a Dawid tak, wiesz, mówi do mnie, nie no, Paty, ale wiesz, to na żarty, nie? Ja tak mówię, spokojnie, kurde, się to biedny tłumaczy. To już jak wyszło, no. Ogólnie mogę wam powiedzieć, że oboje nie chcieliśmy ujawniać tego tematu, ale no... Oboje jesteśmy zamoczeni w tym temacie. Może by tak podzielić? Kurde, te pola. Chciałam nazwać, miałam nawet w głowie taki, że chciałam kiedyś nazwać córkę Katarzyna, ale to tak, tak chwilowo miałam i już mi się ten... Już mi obrzydziliście to imię. Nie pykło. No trzeba zrobić, no. A czy mi się jakoś tak Katarzyna spodobało, ale jest wiele ładnych imion, to prawda. To prawda. Rzeszów. Ej, była taka artykuł, nie? Najpiękniejsze imię dla dziewczynki. Myślnik Rzeszów. No i tak już zostało. Jak imię dla dziewczynki, to Rzeszów. Brygida. No ładne. Gorzej, jakby ktoś się na przykład nazwał dziecko Oborniki, a na drugie imię Dolne, Oborniki Dolne. Kiedy nas kiedyś było w imię Fifonsz? Jest takie imię? Jessica. Jest kilka imion, które by mi pasowało. Mi się podoba kilka imion.
O kurde, może mi jakieś małe prezenciki dla dzieciaków kupiła, jak jadę tam. No i co? Ale to jest pracownik SI. Zgubiłam się teraz, bo nie widzę gdzie. Owocowe czwartki, owocnej pracy panu życzę. Oj, to będzie równo przynajmniej. Mówisz, że każdy farmer ma takie coś, że ma taki GPS w oczach? Wiedźmiński zmysł. A to wy farmerzy macie, co farmerzy mają wiedźmiński zmysł, widzisz? Kurde. Farmerski zmysł. Myślę teraz, że te osoby, które gdzieś tam, wiecie, już są po drugiej stronie, nie umarły, były farmerami, musieli, kurde, za darmo, nie za darmo, tylko w takich, wiecie, gorszych warunkach pracować i sobie myślą, a frajerzy, nie? Pff. Teraz to se mogą być farmerami. Kiedyś to było! Dziwne, że tu nie widzę za bardzo. Tu trawy nie widzę. Nie, tutaj nie mam widać. Jest.
Trzymaj się, Black Devils. Ej, to jest przyjemniejsze faktycznie, nie powiem. O, jak pięknie. Ja nie wiedziałam, że takie coś mogą mieć na wyświetlaczu, nie? Tak? Ej, to jest kurwa myśl. Ale nie pamiętam, czy kiedyś właśnie tak nie robiłam. Nie było, właśnie mi nie mówili, żeby tak robić. To jest długi człon. Zrobić tak. A nie, jednak jest. Kurwa, więcej się będę teraz zastanawiać. A mnie, właśnie ty mi rozrysowałeś, tak. Ale ty nie mówiłeś, że tak naokoło jeździć jakby? Czy wniosek o dopłatę został już złożony? Złożony, nie? To mnie boli, że jest pewien margines błędu, bo na przykład została mi taka pole, takie pole nie do zrobienia i mnie to wkurzyło. A tak, tak, tylko że ja tak robiłam, tylko że teraz jakby kupuję w ten sposób. Faktycznie działa. Czy wy już planujecie, powiedzcie mi, prezenty na święta? Ja jeszcze tego, słuchajcie, nagranie ma już 2 godziny, ale chcę dokończyć ten jeden kontrakt. Dawid mi kazał zająć się prezentami na święta, żeby już nie myśleć o nich.
już mi się słabo robi, ile to pieniędzy będzie. Mam nadzieję, nie, w tym roku chcę tak skromniej. Dawid narzeka, znaczy narzeka, nie narzeka, ale gadał. Prezent i na urodziny, i na święta. A ja mówię, a ja ci też kupuję na urodziny i na święta. Niestety, ten problem, gdy się urodzisz w grudniu, nie? I ludzie, to ja ci zrobię prezent łączony. W chuj niesprawiedliwe to jest. No. Dawid to w ogóle by najlepiej prezentów nie dostawał. Mówi, że nie chce prezentów. Chociaż lubi dostawać, ale się nie przyznaje. Po prostu on zawsze mówi, nie, nie kupuj mi nic, nie? No i to jest najgorsze, bo on przez to, że ma takie podejście, to najchętniej by chciał, żebym ja też miała takie podejście. A ja lubię prezenty robić i dostawać. Nie lubić? Cześć, Dawidek lubi dostawać, a nie lubić? Nie rozumiem, Audrey. A to nie było już zrobione z tej strony? To już jest zrobione tutaj chyba. No! Ja za samego końca, Boże, ja trochę zrobiłam, źle zrobiłam to trochę. Przed rodzinami to też mi tak od razu za jednym zamachem dawali, a jak się jeszcze siostra dwa dni przed tymi imieniami rodziła, to już w ogóle o mnie zapomnieli. No, widzisz. Tak, taki to jest żywot, kurde. Trzymaj się, ponury, dobrej nocki. Oj, oj, oj. Na jeszcze jedną godzinkę, co byśmy chcieli zagrać? Dalej farming i gadamy, czy coś jeszcze? A ja do samego końca jechałam, kurde. Ale idealnie wjechałam między linię. Teraz to się rozjeżdżam już. No do 23, wiesz? No półtorej godzinki, przepraszam. Ale to jeszcze liczę godzinka, bo zanim jeszcze skończymy to pole, to trochę minie. Jakie ładne paski zostawiłam w zieleni. Co jest zmiana trybu pracy?
Płytka oprawa, głęboka oprawa. Chyba już. No, bo to jakby... Ja nie wiem, w którym momencie powinnam zacząć, bo jakby on nie jest równo to pole. Dziwnie... Ja je chyba jakoś dziwnie zrobiłam, że... Co tam, kochanie? Widz nie zrozumiał, że dla żartu nazwałeś mnie śmieciem. A nie, no powinniśmy tu wyjaśniłam, o co chodziło, bo wiesz. Pamiętaj, że to jak odbierają... Co ma dla mnie? Falafelka. Nie. Zobacz, czy to w ogóle będzie ci dobre. A to już któryś raz kupujesz mi tego samego falafela w sumie. Tu jest, a ja w ogóle go nigdy nie spróbowałem, czekaj. To jak to jest, że za każdym razem przynosisz i mówisz spróbuj, może ci posmakuje? Skrupiony pewnie. Ej, o co chodzi, a, Dawid? Zapominasz, że ty mi go kupujesz? Zrobili chrupiącego. Jej. Dawid za każdym razem przynosi i mówi, zobacz, patrz, kupiłem ci coś nowego, nie? No faktycznie chrupiąc. O kurabek. Okej. No mówiłam o tym, że serwer postawić. Musisz się z Amandą zgadać, bo ona też zaczęła... Ale Amanda nie gra z innymi! Ona jest po prostu outsider, mi się wydaje. Ona lubi ta sama. No, dlatego nie będzie chciała ze mną grać. To słyszałeś? Słyszała. Nie, to nie ja powiedziałam, to na streamie słyszałeś. Śmieszne. Wszedł widz i powiedział, że ostatnio Amanda mówiła, że śniła mi się nago. To są najfajniejsze sny. O chuj nie wiesz, dlaczego się śniło, ale się śniło, no. Cóż, fajnie, no. Co ja będę narzekać? Obym tylko w takich snach wypadała pozytywnie. A nie, jak wiecie. Kurwa, ale to, że komuś się śnie nago, nie znaczy, że się komuś podobam, wiesz, Kunik, taka prawa. To jest taka delikatna różnica, powiem ci. Ale bym powiedziała, że dość ważna. Co ty gadasz, Malwa? O, ty mam. Znaczy, inaczej jak się śnie kobiecie, a inaczej jak mężczyźnie. Nie wiem, czy komuś mężczyźnie śniłam się nago. Nie mam bardzo dużo snów, ale mi się chyba nikomu nigdy nie przyśniło, że ktoś był nago. Znaczy, że nie nigdy,
Ale w ostatnim czasie przynajmniej. Powiem tak, co mi się nie śniło, no, to na Discordzie wiedzą, bo non-stop mnie coś kurwa śni. Oj, krzywo jadę. Dobra, trudno. Na pewno to mi się kojarzy z 2016 rokiem, jak pracowałam. Nie wiem, czy ona wtedy wyszła, ale pamiętam, że dużo jest ram. Nie masz gdzie siedzieć, kocie. Och, biedny ty. Zrobiłam ci miejsce. No, Jezu, srani! Chciałabym przygarnąć kotka. Ej, to jest normalnie zrobione. Ty, panie sralnik. Mau, 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 mau. Mhm. Można się pierwsza ustawić. On to zawsze puszczał z Jasiem, ale to chyba jeszcze zanim mnie poznał. Oj, Jezuś, gdzie to się maleństwo tak sobie leży tutaj? Oj, oj! Ej, jak to jest w ogóle, nie? Bo ja na przykład, jak zaczęłam gadać z Dawidem, to pamiętam ten moment, pamiętam też, dlaczego zwróciłam na niego uwagę i w ogóle, nie?
Ja się pytam starego, jak to jest, że w ogóle zwrócił na mnie uwagę? Bo to nie jest tak, że my się jakoś mega długo znaliśmy. My się kojarzyliśmy na Discordzie i tyle. I tyle z filozofii. Nie było nic więcej. A on mówi... Nie wiem. Po prostu... Tak nagle z dupy zaczął o mnie wypytywać. I tak jakoś wyszło. Nic kurwa nie pamięta. Nie, on mówi nie wiem w sumie. I on wie się co najlepsze jest. Jak go pytałam w 2017, w 18, on w sumie nie wie. Jak to u was jest, panowie? Bo ja tego nie czaję w ogóle. Rozumiem, że nie musimy pamiętać wszystkiego, ale kurwa, no... Jakieś coś, co spowodowało, że zwróciłeś na tę kobietę uwagę, cokolwiek, kurwa, a nie tak, że nie wiem. No jakoś tak wyszło, kurde, nie wiem. Nawinęło się. Ja też nie wiem. A ty ci są uroczy, uroczy, naprawdę. Samica! Ale to było kilka samic. Może się wstydzić prawdy? Nie, tam od razu wstydzić. Miał kilka kobiet wokół siebie. Dawid to taki Alvaro, on to by zarywał. Zarywał. Przestraszyłam kotki. O, Aqua, dziękuję bardzo, Rydzika. Dzień dobry. Witam serdecznie na naszej farmie. Farmie spier... Nie powiem. Chciałem wszystko powiedzieć, ale się nie będę brzydko przedstawiać. Hello, hello. Dzień dobry. Co tam, jak tam? Co tam było grane? Baldurek? Czy coś innego? O, tu już jest coś. Tak, to jest ten nowy farming, no. Dobra, ale to było dla Becky. I to było do słów piosenki, która bezpośrednio mówiła, że chłopak jak tylko myśli o swojej dziewczynie, to płacze. No kurwa, no. Czekaj. ME2? Czekaj. Jak to się zaraz zagra nazywa? Kocie, przestań tak ogonem ruszać. Mass Effect! Jej! Właśnie kurwa wiedziałam, tylko takie... Kurde, z moich szarych komórek, przypomnieć sobie. Udało się. Nigdy nie grałam w Mass Effecta. Przyznaję się, bez bicia. Kiedyś trzeba będzie przejść. No, dużo osób poleca u mnie. No trzeba w końcu. Kurde, tyle godzin streamuję, a dalej nie potrafię ograć wielu fabularek. Właśnie uwielbiam romanse.
No bo ja to zaczęłam dwójkę już. Ale obiecałam im tyle razy, że już wrócę do niego. Co się kurde boisz? Fajne, nie no, dla niedzielnego gracza, jasne. Fajne, jak najbardziej. No, zaproponował mi, żeby w poniedziałek zagrała w polską grę. W najbardziej polską grę, jakakolwiek istnieje, Gothic. Ale nie streamowałam w poniedziałek. Nie mogę cię, bym to przyścisnęła z miłości. Ej, jak to jest? Był sobie tak... Jest sobie tak Pan Bóg i sobie myśli, stworzę najbardziej słodkie stworzenie na świecie, które będzie rozczulało wszystkich, albo większość, i które będzie królem internetu. Będzie miało zmysł drapieżcy, ale będzie wyglądało jak takie słodka taka puziutka kuleczka, taka słodziutka, taka puchata. Będzie miało takie słodkie oczka i takie słodkie łapeczki, które będą pachniały popcornem. Tak, bo... I tak powstał bubr. Bober. Miau. Bober, kurwa, O kurwa, gryzie! Mnie trochę rozwaliło, jak premier stwierdził, że... A ty może coś, masz jakieś łodziutki, takie słodziutkie futerko. Mnie najbardziej rozwaliło, jak premier powiedział, że to bobru wina była, że mamy powodzie. Czy nie neguję, że mogło to jakoś tam wpłynąć, rzeczywiście. Ale wydaje mi się, że w tych czasach mamy takie możliwości, że kurwa, te bobry to jest najmniejszy problem. Chyba biedne bobry, nie? Oskarżone. Trzymaj się, Aqua. Ale tam podgryzają i tam chuje mu je, tam nie wiem, co było wyjaśnione. A to co oni tam tłumaczyli, że bobry tam przegryzają? Chuj wie, nie wiem, o co chodziło. Nie pamiętam, jak to było wyjaśnione. Miał. W każdym razie, no beka, bo trochę. Biedne bobry. Mają takie... Aha, super, jedzenie. Mają takie, no tak kurwa, my zapierdolamy, a jeszcze winni jesteśmy. To było tak. Panie premierze, nie możemy zwalić winy na PiS, bo nie jest już u władzy. Tusk, to jakie mamy inne opcje? To może bobry? Ty to masz łeb! Nie wiem, kto mu doradził te bobry, ale nie był to zbyt dobry pomysł chyba. Chyba na pewno. Kurwa, zrobiłam se Pepsi dzisiaj. A miałam pić wodę, ja pierdolę, zapomniałam.
A jeszcze poszłam przed streamem, mówiłam, muszę sobie wodę przygotować. Ty, ja faktycznie zapomniałam. Ale kot tak przychodzi na biurko. On tak przychodzi, w ogóle on wygląda jakby się dopiero co obudził. Taki cały w ogóle zatarmoszony, futerko podniesione, nie? Oczka przymyka i niby śpi, nie? Ale ogon napierdziela, tak, ogon napierdziela. I on tak tylko tak czeka, nie? Żeby to jedzenie. I najlepsze jest to, że teraz jak o nim mówię, to on się na mnie patrzy, jakby mnie kurwa rozumiał. Tym nowy gnoju. Ja o nim mówię, on się na nie patrzy, nie? Ale ten kot to jest jednak kot. Miał. Ale to nie mogę wytrzymać, ja muszę go tarmosić, bo jest taki słodziutki! Ale mam takie wrażenie, że jakby miał mniej futra, nie? Jakby w ogóle taki szczuplejszy był, mimo że nie schudł. Się tak zestresowałam na początku, ale jest zdrowy. Tylko co pomyślałam, że może już się starzeje, już nie będzie taki mega fluffy, jak był wcześniej. Mi się kurde smutno zrobiło, bo poczułam taki smutek związany właśnie z tym, że no, że mruczuś się starzeje. Masz tu coś. Halo, czy ty jesteście? Bo taka cisza nagle się stała. No Aqua zabrała wszystkie bobry i kurde cisza, nie? Dobra, czekajcie, ale tu ja nie widzę, gdzie mam jechać. Mówiłam to, że tu tak średnio widać w ogóle to co mam zbierać. No bo ta, no, każdy przy tym raniu pola. I pomyślcie, co ma taki rolnik. Biedny. Siedzi. Ty, a ciekawe, czy jest jakiś rolnik, który na przykład włącza sobie Dawidka, nie? Do orania pola. Na słuchawkach. No bo coś tam mogą sobie puszczać, nie? Jak wiecie, jak, że w tle. Jej! Skończyłam. Co z tego, że nierówne? Dobra, ale dobra. Chciałam teraz jechać. A, ja mogę już zwrócić w ogóle. O! No i tak, zero podwózki do domu? Tak po prostu mnie wysadzicie? Okej. Okay. Pozdrawiam serdecznie archiwum. 3 godzinny odcinek. Nie, 2,5 godziny. Pozdrawiam. Było fajnie.